Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dane z ostatnich dni pokazują, że system ochrony zdrowia w naszym kraju jest na granicy wydolności. Około 10 tysięcy potwierdzonych zachorowań dziennie powoduje, że system ochrony zdrowia w Polsce jest na granicy załamania. W ciągu ostatnich tygodni i ostatnich dni pojawiły się pomysły ze strony rządu, co zrobić, aby tę sytuację zmienić. Jednym z tych pomysłów jest ustawa, która ma na celu dyscyplinowanie lekarzy. Ta ustawa ma dzisiaj wpłynąć do laski marszałkowskiej. Ta ustawa ma być przedmiotem debaty jutro na posiedzeniu Sejmu. I chciałbym powiedzieć bardzo jasno w imieniu całej Koalicji Obywatelskiej, że dzisiaj nie jest potrzebna ustawa, która dyscyplinuje lekarzy. Dzisiaj potrzebna jest ustawa, która dyscyplinuje polski rząd, bo to polski rząd w ciągu ostatnich miesięcy nie dokonał wszelkich starań, żeby dzisiaj Polska nie była w kryzysie. Dzisiaj potrzebna jest ustawa, która dyscyplinuje polski rząd i zmusza rząd do działania, która zmusza rząd do koniecznych zakupów, która zmusza rząd do przygotowania odpowiedniej ilości ambulatoriów, która zmusza rząd do przeprowadzenia odpowiedniej ilości testów. Szanowni Państwo, w imieniu Koalicji Obywatelskiej dzisiaj składamy projekt ustawy, który dyscyplinuje polski rząd. To projekt ustawy, który zakłada przygotowanie 5-miliardowego funduszu, specjalnego funduszu, z którego będą mogły być finansowane testy, szczepionki oraz zakup koniecznego sprzętu dla polskich szpitali. Jeżeli każdy z nas może sobie zadać pytanie, czy chciałby dzisiaj być leczony przez polskich lekarzy, którzy są dzisiaj naszymi bohaterami, którzy stoją na pierwszym froncie walki z koronawirusem, czy wolałby być leczony przez polityków partii rządzącej? Kogo trzeba w związku z tym dzisiaj dyscyplinować? Ta ustawa zakłada kilka bardzo jasnych punktów. Po pierwsze, zakłada utworzenie 5-miliardowego funduszu na zakupy dla polskich szpitali. Po drugie, zakłada, że rząd zostanie zobowiązany do zakupu 10 milionów szczepionek na grypę, po to, aby te szczepionki mogły być przekazane dla polskich obywateli. Po trzecie, każdy polski obywatel musi zostać w pewnej perspektywie czasu przetestowany. W związku z tym liczba testów musi wzrosnąć do 100 tysięcy na dobę. Po czwarte wreszcie, zgodnie z projektem ustawy, który przedstawiamy, rząd musi informować Sejm i opinię publiczną przynajmniej raz w tygodniu, jak naprawdę wygląda sytuacja. Nie chodzi o to, żeby przeprowadzać konferencje prasowe, z których poszczególne grupy społeczne dowiadują się, co zostanie zmienione. Kiedy dowiadujemy się każdego dnia o sprzecznych zasadach, które są przez ten rząd przedstawiane. Polacy potrzebują dzisiaj rzetelnej informacji. Potrzebują wiedzieć, jak wygląda prawda. Jedyną informacją, która dociera do nas przez ostatnie dni, jest kwestia wybudowania szpitala polowego na Stadionie Narodowym. Przez ostatnie tygodnie i miesiące ten rząd mówił, że jest dobrze. Decyzja o tym, żeby przekształcić Stadion Narodowy w szpital polowy, pokazuje, że jest źle, że Polska jest w kryzysie. Obrazy łóżek na Stadionie Narodowym i na innych stadionach widzieliśmy już we Włoszech oraz w innych krajach, wtedy, kiedy był szczyt epidemii. Więc to jest najlepszy dowód na to, że rząd, który przez wiele miesięcy mówił, że sobie radzi, dzisiaj pokazuje tą decyzją, że sobie nie radzi. I mimo że ta decyzja jest pewnie potrzebna, to na pewno jest spóźniona. Dzisiaj też wypada zadać pytanie temu rządowi, co robił w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jeżeli decyzja o budowie szpitali polowych zapada dopiero wczoraj. Co robił rząd w ciągu ostatnich 6 miesięcy, jeśli nie dokonano potrzebnych zakupów respiratorów, testów, odczynników do badań? To jest dzisiaj sytuacja wyjątkowa, a Polska stoi gdzieś pewnie na granicy wydolności systemu zdrowia. W związku z tym potrzebne są jak najszybsze działania i w związku z tym trzeba po prostu zdyscyplinować rząd. Dzisiaj rząd musi wiedzieć, że całe społeczeństwo oczekuje działania. Całe społeczeństwo oczekuje konkretnych zakupów, przetargów, rozstrzygnięcia tego, gdzie zakładnikiem tak naprawdę jest bezpieczeństwo wszystkich Polaków. Sytuacja jest wyjątkowa i Polska potrzebuje wyjątkowych działań. Składamy też dzisiaj wniosek, żeby ta ustawa, która dotyczy dyscyplinowania rządu, znalazła się jutro podczas obrad Sejmu. Polski premier od kilku dni mówi o współpracy. Jak nazwać fakt współpracy w Sejmie, jeżeli jutro ma odbyć się posiedzenie poświęcone nowemu prawu, a do dzisiaj nie wpłynął projekt ustawy? Jak nazwać współpracę, którą oferuje polski premier przez pryzmat tego, że w ciągu ostatnich miesięcy 16 projektów ustaw Koalicji Obywatelskiej w sprawie ustaw covidowych zostało odrzuconych albo zamrożonych? Jak nazwać nawiązanie do współpracy przez polskiego premiera, jeżeli w polskim Senacie albo w polskim Sejmie odrzucono ponad 130 poprawek senackich w sprawie ratowania polskiej gospodarki? To jest dzisiaj stan, w którym jesteśmy. Stan, w którym polski rząd chce prowadzić nagonkę na lekarzy, próbuje wskazać ich jako winnych tego, że sam sobie w tej sprawie nie poradził. My dzisiaj musimy stanąć w obronie wszystkich medyków, personelu medycznego, ludzi, którzy na co dzień stykają się z koronawirusem, bo to są dzisiaj nasi bohaterowie. To są ludzie, którzy stoją na pierwszej linii, to są ludzie, którym należy dać nagrody, a niektórych należy dyscyplinować. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo proszę. Jeśli nie, to bardzo dziękuję.